Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Wita się z Wami Izabela Dab, czyli Craft Iza. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z prezentacją pracy mediowej. Mam na maksa odsuniętą kamerę, ale ta praca jest ogromna. I ta praca to... Uwaga, uwaga, uwaga. Tak będzie może lepiej widać. Ta praca to... fortepian. Postaram się tak pokazywać, żebyście mniej więcej wszystko widziały, ale no nie jest to proste. Nie jest to proste. Tu mamy klawiaturę od fortepianu, a tu mamy przód, znaczy górę, przepraszam, oczywiście otwieraną, można otworzyć. Tu w środku jest ten haczyk do przytrzymania, więc tak to wygląda po otwarciu. Wyglądało. Fortepian jest dziełem snip artu. Ja napisałam do Marty z zapytaniem, czy podjęłaby się takiej sztuki wycięcia w HDF-ce. Przepraszam, wycięcia w HDF-ce tego fortepianu. No i Marta się podjęła. Przysłała mi kilka zdjęć poglądowych, od razu, że tak powiem, trafionych. Bardzo mi się spodobał ten projekt w jej wykonaniu. No i przyszła HDF-ka i się za nią zabrałam. Trochę to trwało. Pozwólcie, że jeszcze sięgnę po linijkę, żeby Wam pokazać, żeby... Oj, Boże, jak zapiszało. Żeby pokazać wymiary. Więc w tej części przedniej on ma szerokości 28 cm. Ta część klawiatury to jest 27 cm. Natomiast cała ta tutaj długość fortepianu, no to jest jakieś 31 cm. Wysokość tego fortepianu 17,5 cm. To jest duża praca. Naprawdę duża. Ja mam teraz problemy, żeby ją, wiecie, gdziekolwiek w domu tutaj umieścić, bo już parapet mam zawalony, wszystko mam zawalone, więc jakby no trochę sporo miejsca zajmuje, ale tak sobie pomyślałam, że może ją do biura wyniosę, razem będzie stała z rowerem. Jedna praca będzie biała, jest biała, czyli rower, a druga będzie czarna, czyli fortepian. No i okej, fortepian, no... Wiecie, tutaj jest ten zaokrąglony bok. W związku z tym mamy tutaj na tym zaokrągleniu taką pociętą, jakby w takie paseczki, tą HDF-kę. Taką, wiecie, żeby można było wygiąć do tego kształtu fortepianu. Fortepian ma trzy nóżki, jak to zwykle bywa w fortepianie, plus te tutaj pedały, tak, do wiecie, przyciskania, tam się głośność reguluje. No i ma oczywiście, no nie mogę tego już, poczekajcie, muszę tutaj trochę zrobić zamieszania, żebym mogła to może jeszcze odsunąć troszkę. Tutaj jest tak podnoszona klapka, żeby było widać klawiaturę. Klawiatura jak klawiatura fortepianowa, więc to jest tutaj taki ruchomy element kolejny, no bo jeszcze klapa jest też elementem ruchomym. Wszędzie, znaczy no nie wszędzie, ale z przodu tego fortepianu, czyli tutaj, czekajcie, tu, ale także z tej strony i z tej strony mamy maskę i to jest maska, jeśli się nie mylę, z Agaterii. Albo Craft Ula, ale wydaje mi się, że Agateria. Natomiast przyklejone są tutaj wyciski kwiatowe i ta wróżka taka. I to jest Stamperia. Tylko nie powiem Wam, jak się nazywa ta maska i ta kolekcja w ogóle. Lady Vagabond? Chyba tak, ale nie, na 100% nie jestem pewna, więc no, nie będę tutaj mówić. A niestety oryginalne opakowanie mi się zniszczyło i mam tą maskę, nie maskę, tylko foremkę taką, wiecie, luźną, schowaną do pudełka.
No, praca jest duża, trochę to kosztowało roboty, ale efekt, jak dla mnie, jest naprawdę zadowalający. Wykończenie tego fortepianu, no oczywiście baza to jest czarny gesso, nie? Ja chyba ze 4 razy malowałam ten fortepian czarnym gessem, żeby on był naprawdę czarny. Wiecie, HDF-ka to jest trudny materiał do pokrycia. Najczęściej wyklejamy go po prostu albo papierem ryżowym, albo papierem z kolekcji. Malowanie jest dosyć trudne HDF-ki, bo ona po prostu chłonie i farbę, i gesso, no więc trzeba trochę tam się nagimnastykować, żeby to zrobić. Później, po pomalowaniu na czarno i po przyklejeniu wszystkiego na ten fortepian, ja wybieliłam elementy białym gessem. Po czym pociągnęłam wszystko srebrnym woskiem. Dlatego to się wszystko pięknie błyszczy, bo samo wybielenie ładnie wyglądało, ale nie miało takiego efektu wow. Tutaj widać trochę maznęłam woskiem, no to już jest, wiecie, po ptokach, ja już tego teraz nie zetrę. Mogłabym jeszcze spróbować nagrzać trochę wosk nagrzewnicą i jeszcze go trochę rozprowadzić, no ale w tej chwili on już wysechł, także nie wiem, czy jeszcze cokolwiek się da zrobić, ale mnie to nie przeszkadza, nie? Ja chciałam uzyskać efekt takiego starego tego pianina, nie? Wiadomo, że pianino nie jest drewniane, nie jest metalowe, tylko drewniane, więc jakby tutaj w przedbiegach odpadł kuper, rdza, w ogóle efekt rdzy, efekt patyny, to raczej takie, chociaż na początku miałam taki pomysł, żeby to zrobić z efektem patyny, ale jakoś tak potem ten pomysł mi się rozwiał. No i pianino jest oczywiście wywoskowane też na wszystkich bokach i na przodzie, więc ono się bardzo ładnie błyszczy. Nie wiem, czy to ten błysk będzie widoczny w kamerze, ale naprawdę bardzo ładnie się błyszczy. Oczywiście wykończone są też nogi, tutaj ta konstrukcja tych pedałów, wszystkie te nóżki tutaj są tak samo powykańczane jak góra, żeby on nie odstawał, nie? Żeby nie było takiego efektu, że no jest jakby niedokończony. No i w środku jest pomalowany tylko na czarno. Widzicie tutaj, chyba, nie wiem, czy to jest po prostu kurz, czy ja tutaj niechcący dotknęłam woskiem, bo tutaj też woskowałam ten patyczek, który tutaj przytrzymuje tą, o Jezu, o Jezu, o Jezu, przytrzymuje tutaj tą klapę. Teraz to pianino jest, fortepian jest otwarty. Nie mogę tak za bardzo tego przechylić, bo mi ten patyk spadnie, nie? O, ale teraz widać, że jest otwarte i może tak stać. Do czego ono może służyć w domu? Do niczego, do ozdoby tylko, nie? Może służyć tylko i wyłącznie do ozdoby dla wszystkich, wiecie, no, jak to się mówi? Nie ulubieńców, tylko wielbicieli fortepianów i gry na fortepianie i muzyki w ogóle, to myślę, że taka ozdoba w domu spokojnie może gdzieś na kominku, czy na jakimś większym parapecie, czy na jakiejś komódce stanąć. Robiłam już kiedyś też kartkę box z fortepianem w środku. Dla pana na osiemnastkę, który skończył szkołę muzyczną właśnie w klasie fortepianu. No i tam rodzice zażyczyli sobie taką kartkę na osiemnastkę z fortepianem w środku. To była super kartka. Jak znajdę zdjęcia tego boksa, to wrzucę tutaj w trakcie trwania filmu. Tylko, że to już było tam parę lat temu. Nie mam pojęcia, czy mam jeszcze te zdjęcia, ale postaram się poszukać. No dobrze, to jest moja propozycja pracy mediowej w kwietniu. Teraz wszystkie siły, że tak powiem, nie w kwietniu, co ja gadam, w czerwcu. Teraz wszystkie siły rzucam na kolejną pracę mediową, którą pewnie zaprezentuję bardzo na końcu czerwca albo wręcz w lipcu dopiero. No bo wiecie, prace mediowe to nie jest 5 minut roboty, nie? To trzeba pomyśleć, co się potrzebuje, co się chce, jaki efekt chce się osiągnąć. No to trochę trwa. Tym bardziej, tak jak mówiłam w filmie ze środy,
Dla mnie czerwiec jest bardzo krótki, taki pracowo krótki, bo ja mam w tym czerwcu naprawdę sporo, sporo wyjazdów. Więc no, ja kocham zloty, bardzo chcę na tych zlotach być. Zawsze na wszystkich spotkaniach skrapowych z tymi osobami, które w jakiś tam sposób wspieram albo nie wspieram, tylko po prostu lubię. Zawsze fajnie się spotkać we własnym towarzystwie, więc tak jak mówiłam, czerwiec jest dla mnie pracowo dość krótki, ale też bardzo skrapowo intensywny. Więc wiecie, no muszę trochę spiąć siły i inną część ciała, żeby wszystko móc wyrobić się zgodnie z potrzebą czasową. Dobra, kończę, bo mi się język plącze. Nie wiem po czym, bo jest niedziela rano, jeszcze nie ma się po czym plątać. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Zapraszam Was tam na dole do komentowania i lajkowania, bo po majowej przerwie bardzo mi spadły zasięgi, tak jak było tam odtworzeń filmów, nie wiem, 200 na przykład, no to teraz jest 50, więc no, po majowej przerwie nie wyszło mi to na dobre, więc już takich przerw durnych nie planuję. Dziękuję Wam bardzo za dziś. Zapraszam na kolejne moje filmy, a kolejny film już w poniedziałek, jeśli wszystko pójdzie dobrze. Dobra, to dzięki bardzo. Zapraszam Was na kolejne filmiki. Do usłyszenia i do zobaczenia. Jeśli się wybieracie na zlot we Wrocławiu, to koniecznie się zaczepmy i poznajmy na żywo. Jeśli się jeszcze na żywo nie znamy, wymieńmy ateciakami. Będę Wam też pewnie pokazywać ateciaki, jakie przygotowałam na Wrocław i jakąś małą opowieść o tym, jak we Wrocławiu było. No to do zobaczenia.